Woźniak Starak w dniu urodzin zmarłego męża odwiedziła ich ukochane miejsce. Na Mazurach spotkała ją przykra niespodzianka. Piotr Woźniak Starak 10 lipca skończyłby 43 lata. Z tej okazji Agnieszka Woźniak Starak wybrała się na ich ukochane Mazury, o czym napisała na Instagramie. Na miejscu czekała na nią przykra niespodzianka. Kiedy i jak zmarł Piotr Woźniak Starak? 18 sierpnia 2019 roku całym krajem wstrząsnęła wiadomość o tragicznej śmierci Piotra Woźniaka Staraka. Producent filmowy pochodzący z jednej z najbogatszych rodzin w kraju zginął w wypadku na jeziorze Kisajno na Mazurach. Wpadł do wody z pokładu prowadzonej przez siebie motorówki. Przez kilka dni był uznawany za zaginionego. Prowadzono intensywne poszukiwania, w które włączyli się między innymi żołnierze WOT i prywatne firmy. W ostatnim pożegnaniu mężczyzny uczestniczyło mnóstwo znanych osób, z którymi przyjaźnił się, współpracował i prowadził interesy. Jego odejście było jednym z najsmutniejszych wydarzeń ostatnich lat w polskim showbiznesie. Agnieszka Woźniak Starak po śmierci Piotra Woźniaka Staraka. Przez kilka miesięcy wdowa po Piotrze, Agnieszka Woźniak Starak nie mogła się otrząsnąć z tragedii. Para pobrała się zaledwie 3 lata wcześniej w Wenecji, a jakby tego było mało, mężczyzna zginął krótko przed ich kolejną rocznicą ślubu. Agnieszka czas żałoby spędziła w górach, w otoczeniu przyjaciół. Gdy nabrała sił i poukładała emocje, udzieliła wywiadu dla Dzień Dobry TVN. W rozmowie z Dorotą Wellman wyznała: mam bardzo silną grupę przyjaciół, którzy rzeczywiście byli z nami blisko i byli też blisko podczas tych najtrudniejszych momentów. Oni mi dają bardzo dużo i cieszę się, że są i wiem, że mnie nie zostawią. Powiem tak, nie było ani jednej osoby, na której bym się zawiodła w tej sytuacji.